Chciałbym dopytać jeszcze o raport, który pojawił się wczoraj w Wirtualnej Polsce, opisujący dane Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu. 2 miliony Polaków w skrajnym ubóstwie, z roku na rok zwiększone o 370 tysięcy osób. Poważny dzwonek alarmowy. Pytanie, czy mogliśmy zareagować inaczej jako państwo, bo to rozumiem jest też efekt pandemii. Jest lampka alarmowa i to taka świecąca się na czerwono i bardzo mocno, bo co się wydarzyło w zeszłym roku? W zeszłym roku kilka branż przechodziło poważne problemy, więc wśród ludzi zagrożonych ubóstwem pojawili się ci, którzy dotąd mieli pracę, którzy dotąd funkcjonowali bez problemu. No i co nam mówi ten raport? No ten raport mówi nam o tym, że ci ludzie wpadli w ubóstwo i polskie państwo im nie pomogło. To znaczy, że system pomocy społecznej dla osób, które są zagrożone ubóstwem, źle działa, bo mówimy o setkach tysięcy ludzi. Ten raport i Europejskiej Sieci Walki z Ubóstwem naprawdę stawia włosy dęba na głowie. Mówimy tutaj o wzroście ubóstwa skrajnego dzieci, mówimy o wzroście ubóstwa skrajnego emerytów, ale też i dorosłych w aktywnym wieku. Ale słyszy pan w odpowiedzi, że po 2015, po tym jak wprowadzono program 500+, to ten odsetek bardzo mocno tąpnął w dół. Ale oczywiście, że tak. No ja akurat jestem jednym z tych polityków, którzy od początku popierali wprowadzenie 500+. I to był efekt 500+, jeżeli mówimy o ubóstwie dzieci. Tylko 500+ to nie jest odpowiedź na każdy problem na tym świecie. To nie jest tak, że można odpowiedzieć 500+ jak w dziecięcej grze, że pomidor na każde pytanie. Mamy dzisiaj taki kłopot. Kłopot polega na tym, że coś nie działa w systemie pomocy społecznej. Pani minister wrzuca sobie wesoło i radośnie do internetu statystyki, z których wynika, że w zeszłym roku spadła liczba osób, które dostają pomoc społeczną i się tym chwali. No, jeżeli jednocześnie spadła liczba osób, którym daliśmy pomoc i wzrosła liczba osób, które potrzebują pomocy, pani minister nie powinna się tym chwalić, tylko powinna się tego wstydzić, bo to jest problem. Rozumiem pana diagnozę, tylko pytam o to, co dalej. Co zrobiłby Adrian Zandberg, który by miał wpływ na działania rządu jako, nie wiem, premier, wicepremier do spraw społecznych? Pierwsza rzecz, którą bym zrobił i to już, to podniósłbym próg interwencji społecznej, bo dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją, w związku z tym, że rosną ceny energii, w związku z tym, że rosną ceny żywności, że ten próg interwencji społecznej, od którego zależy to, czy państwo pomaga, czy nie pomaga, jest za nisko. Nie ustawa rekompensacyjna na przykład, tylko systemowe rozwiązania. Dwie rzeczy. Tak? Jedna sprawa to jest pomoc społeczna, druga sprawa to jest kwestia energetyki i cen energii. Ja uważam, że powinniśmy prowadzić dopłaty bazowe dla gospodarstw domowych, bo ten skok energii jest zbyt duży, że był do udźwignięcia nie tylko wśród osób zagrożonych ubóstwem. Ale to są dwie rzeczy. Natomiast dlaczego mówię o progu interwencji społecznej? No bo ten raport mówi o ludziach, którzy spadli poniżej absolutnego minimum, tak? Poniżej tak naprawdę minimum przetrwania. A my mamy tak nisko ustawiony ten próg interwencji społecznej, że wzrost cen energii i wzrost cen żywności spowoduje, że ludzie będą z jednej strony zagrożeni skrajnym ubóstwem, a z drugiej strony nie będzie im przysługiwała ani złotówka pomocy od państwa. To nie są wbrew pozorom dziesiątki miliardów złotych. Mówimy o sumach, które w skali budżetu są dużo niższe i są do udźwignięcia. Tylko wie pan, to jest takie mało sexy. To jest tak, że tym nie da się, tak jak 500+, chwalić na każdej konferencji prasowej.